Witajcie w kolejnym odcinku Projekt Ink i dzisiaj mam dla was coś bardzo fajnego, bo mam dla was kilka produktów do gojenia tatuażu, tak? I nie będę tu teraz tych produktów wychwalał ani negował. W tym odcinku chcę je po prostu wam pokazać, że one istnieją, że one są. Pokażę wam szaty graficzne, opakowanie, jak to wygląda. Więcej informacji też znajdziecie w opisie do mojego bloga i tam będziecie mieli więcej zdjęć, linki do danych sklepów i możecie sami zadecydować, czy chcecie sobie taki produkt kupić, czy nie. Ja wam tutaj po prostu kilka takich produktów pokażę. Zacznijmy może od 100% wegańskiego produktu, jakim jest Tattoo Butter firmy Love Ink. W tym momencie mam zapach papaja, tak? Jak dla mnie jest to genialny, rewelacyjny zapach. Bardzo lubię to, bardzo lubię ten zapach. Czarne opakowanie, tu jest 50 ml, jeszcze jest opcja 100 ml, tak? Dobrze. Tutaj jest takie zamknięcie i potem widać, że nie było to otwierane prędzej, tak? Tutaj widać, że jest przerwane, także to taki dowód małej świeżości. W takim samym opakowaniu znajdziecie produkt firmy Tattoo Cream, tak? Też w czarnym opakowaniu. Tutaj mamy Tattoo Butter, tutaj mamy Tattoo Cream. Czarne opakowanie. Tattoo Butter jest taka plomba, a w Tattoo Cream tej plomby nie ma. O, tutaj jest produkt już otwarty. W Tattoo Cream, młodzi ludzie, mamy taką tutaj, takie sreberko. I to jest dowód na to, że produkt nie był nigdy prędzej otwierany, tak? Okej, okay. Kolejny produkt, to był produkt do gojenia typowo. Kolejny produkt to jest produkt firmy Easy Tattoo. Jak dla mnie opakowanie dosyć zacne, dosyć potężne, bo jest to wersja akurat 100 ml, jeszcze jest mniejsza wersja 50 ml. Tym też można goić tatuaże. A do przemywania mamy taki tutaj soft cleaning gel, tak? Także tutaj mamy taki komplet. Akurat go po prostu mam. I w podobnych opakowaniach, bo tutaj mamy Easy Tattoo, tak? A tutaj mamy Inglab. W Inglab mamy Tattoo Recover Cream, tak? A tutaj mamy Tattoo Gentle Cleaning Gel, tak? Podobne jak Easy Tattoo. I mamy, co tu jeszcze mamy? O! Na pewno gdzieś znacie, dosyć są potężnie obstawieni w internetach Balm Tattoo, tak? Tu mamy też produkt 100% wegański, a tutaj mamy ten słynny Dragon's Blood, tak? Okej. Dodatkowo tutaj mamy Color Ink Recover. Taka mała ciekawostka. Coś ale odpowiednik słynnego Reprintik, tak? Także to też można śmiało wytestować. I tutaj też taki bajer, foam, tak? Tattoo Easer, zastosowanie antybakteryjna, pianka do przemywania w trakcie i po zabiegu. Doskonale czyści skórę z nadmiaru tuszu i krwi. Łagodzi opukliznę, zaczerwienia i zmniejsza krwawienie. Może być to dobra opcja na to, aby tatuaż jeszcze tak przez 2-3 dni po wykonaniu tak ładnie przemywać, bo no koi ból, tak? A ból to jest coś, czego nie lubimy. Taka mała ciekawostka, bo testowałem to na własnym synu, że tak powiem. Te produkty można śmiało też używać do pielęgnacji swoich dzieci, tak? No bo skoro to jest tak skonstruowane, że możemy tym goić nasze tatuaże, no to tym bardziej skórę dziecka, która jest bardzo wrażliwa. I mój syn tutaj miał zaczerwienienie na szyi, jak jeszcze był młodszy, tak? I śmiało goiliśmy to właśnie tymi różnymi produktami do pielęgnacji tatuażu. Też słyszałem, że niektórzy smarują swoją brodę takimi produktami. Każdy ma zastosowanie inne do tego, ale w każdym bądź razie to są te produkty, które tutaj mam na moim stole, które też poniekąd niektóre przetestowałem. Niektóre, powiem szczerze, że nie przetestowałem. Więcej informacji, tak jak już mówiłem, w linku do mojego bloga, tam dostaniecie odnośniki do tych wszystkich sklepów. Zapraszam na Facebooka, na Snapchata, Instagrama, obserwujcie koniecznie, bo tam przekazuję wam fajne informacje. Także do następnego razu, dziękuję wam bardzo, cześć!